tak, proszę przedstawić sobie swoją opinię. Natomiast Państwo z tego co wiem nie przygotowali odpowiedniego projektu uchwały. Ja przygotowałem i za chwilę na ten temat powiem. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej. Rozumiem. Uchwała nr 7 przez 2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 czerwca 2016 roku. W sprawie wyrażenia opinii z oskarżeniem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wałbrzu na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałbrzu oraz burmistrza Łaski. Na podstawie paragrafu 59 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Łasku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łasku w składzie Elżbieta Rycińska, Adam Marek, Włodzimierz Henke ze względu na znajomość przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z dyrektorem szkoły wynikającą z bliskości sąsiedztwa w sprawie przewodniczył Adam Marek. Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi skargi Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wałbrzu na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałbrzu oraz burmistrza Łasku uchwala co następuje. Uznaje skargę w części dotyczącej działalności dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałbrzu za zasadną, w części dotyczącej działalności burmistrza Łasku za bezzasadną. Uzasadnienie. Dyrektor szkoły, na którym ciąży obowiązek rzetelnego pełnienia powierzonej funkcji, nie wywiązywał się z należnej z obowiązku. Rozliczenie za zakupy dokonywane ze środków społecznych pomiędzy Radą Rodziców a panią dyrektor powinny być dokonane na bieżąco i zgodnie z fakturami. Jest niedopuszczalne, aby faktury były niewłaściwe, a rozliczenie trwały zbyt długo. Jeżeli chodzi o aspekt pedagogiczny i zarzut nieprofesjonalnego pełnienia funkcji, dyrektor szkoły, komisja nie jest kompetentna do wydawania w tym zakresie opinii. Taką opinię wyda Wojewódzki Kurator Oświaty w Łodzi. Skarga dotycząca działalności burmistrza jest bezzasadna. Burmistrz w zakresie swojej kompetencji wykonał wszystkie możliwe działania. Pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych wielokrotnie kontrolowali szkołę w zakresie finansów. Dyrektor szkoły winien poinformować organ prowadzący o współpracy z fundacją czy klubem sportowym. Nieujawnienie tego faktu ponosi za to odpowiedzialność, a nie organ prowadzący, który nie posiadał wiedzy w tym zakresie.